Dlaczego nikogo nie wpuszczacie do górnej dzielnicy? Od czasu zamachu szczur zaostrzył ograniczenia dostępu do górnej dzielnicy. To dlatego jestem teraz taki zajęty. Skoro chcesz porozmawiać, chodźmy. Muszę usiąść. Wyglądasz na zmęczonego. Wielkie dzięki. Po zamachu to ja musiałem wszystkim się zająć. Każdy, kto umawiał się ze szczurem, przychodzi teraz do mnie. Kandydaci na członków, handlarze. No, każdy. Cała moja robota polega więc na tym, że tu stoję i recytuję w kółko tę samą regułkę. Mniejsza o to. Opowiedz mi o sobie. Masz jakieś imię? Jax. A, kumpel Kai. Słyszałem o tobie. Czego właściwie ode mnie oczekujesz? Czy do górnej dzielnicy można się jakoś dostać? Oczywiście. Szczur musi ci ufać. I tyle. Znam szczura Kopela. Tak. Ty i wielu innych ludzi. Ale tym razem to za mało. Istnieje jakiś inny sposób? Słuchaj, jesteś już chyba 10. osobą, która dziś o to pyta. Wiesz, że szczur uwielbia zasady, prawda? No to teraz jeszcze rozpisał, jak się zdobywa jego zaufanie. Poinstruował mnie, bym wpuścił każdego, kto zjedna sobie innego paladyna z górnej dzielnicy. Pomóc mogą ci tylko Złomuś, Torhilda lub Tylas. Wróć do mnie, kiedy któryś z nich zechce za ciebie poręczyć. Wtedy przydzielę ci ostatnie zadanie. Wystawimy twoją lojalność wobec szczura na próbę. Najpierw jednak znajdź kogoś, kto za ciebie poświadczy, dobra? Powinienem umieścić to na ulotkach i porozwieszać je po obozie. I jak mi idzie? Cóż, Złomuś ma o tobie dobre zdanie. Wygląda więc na to, że spisujesz się nieźle. Torhilda słowem o tobie nie wspomniała. Tylas w ogóle o tobie nie słyszał. W porządku. Załatwiłeś sobie wsparcie. Potrzebujesz tylko mojej zgody. W tym celu musisz przejść próbę wierności szczurowi. Ostrzegam cię. Nikomu się dotąd nie powiodło. Dlatego lepiej nie rób sobie nadziei, jasne? To już moje zmartwienie. Twoja pewność siebie jest imponująca. Ale posłuchaj, czego chce szczur. Co to w ogóle za próba? Jak wiesz, znajdujemy się w dawnym obozie banitów. Wielu się do nas przyłączyło. Niestety, nie wszyscy darzą nas, berserków, szacunkiem. Może zauważyłeś, że banici prowadzą kampanię propagandową. Chodzi o te porozrzucane ulotki? Dokładnie. Szczur prosił Wulfa, jednego z naszych strażników, by ustalił, skąd się biorą. Spotkaj się z Wulfem i pomóż mu. Jeśli dotrzesz do winowajców i wymierzysz im karę, próba się zakończy, a ty zyskasz zaufanie szczura. To jedyny sposób. Powodzenia. Ja się zabijam. Sądziłeś, że mnie okradniesz, to się grubo pomyliłeś.
reguły pamiętam ludzi, ale ciebie nie kojarzę. No gadaj, coś ty za jeden? Nazywam się Jax. W porządku. Następne pytanie. Której frakcji służysz? Nie służę nikomu. Lepiej mnie nie okłamuj. Po co miałbym to robić? Przekonamy się. Nie spuszczę cię z oka. Lepiej o tym nie zapomnij. Zawsze tak maglujesz ludzi? Ostatnio musimy zachowywać wyjątkową czujność. Do fortu wkradło się paru niepożądanych gości. Prawdopodobnie gdzieś się czają. Ty zdajesz się w porządku. Wyczuwam tych drani na kilometr. Tak na marginesie, trzeba się wkrótce z nimi rozprawić. Wystarczy już tych kłopotów w forcie. O kogo chodzi? O ludzi, którzy próbowali zabić szczura. Pewnie wpadła ci w ręce ich agitka. Pełno jej w forcie. To znaczy ich ulotek banitu. Dlatego Fenris przysłał mnie, bym się z tobą skonsultował. Oczywiście. Pragniesz dostać się do górnej dzielnicy, tak? Dla mnie bomba. Dobry ochotnik zawsze w cenie. Jeśli coś cię nurtuje, wal śmiało. Jak znajdziemy źródło propagandy banitów? Dranie oprócz broszur zostawili też kilka wskazówek. To znaczy? Oto jedna z ulotek, jakie rozwieszają. A to jeden z gwoździ, którymi je przebijają. Przyjrzyj im się. Ciekawe, czy zauważysz to samo, co ja. Nieźle! Co do tych wskazówek? Śmiało, przyjrzyj się ulotce i gwoździowi. Wszystko widać jak na dłoni. Pozwól, że zbadam przedmioty lepiej. W takim razie do dzieła. Co do tych wskazówek? Śmiało, przyjrzyj się ulotce i gwoździowi. Wszystko widać jak na dłoni. Gwóźdź najwyraźniej powstał w kuźni. Dobrze, dobrze. Wywnioskowałem to samo. A ulotka, co o niej myślisz? Prezentuje się ciekawie. Zgadza się. To dla nas konkretny ślad, a przynajmniej punkt zaczepienia. Ustaliłeś to samo, co ja. Gwóźdź wykonano w kuźni, a z tyłu ulotki znajduje się menu baru. Masz oko do szczegółów. Jestem pod wrażeniem. Pozwala to zawęzić krąg podejrzanych. Karczmarka Chloe i Kowal Lasse. Każde z nich mogło maszać w tym palce.
Strażnikowi niczego nie zdradzą, ale wobec kogoś z zewnątrz nie będą prawdopodobnie aż tak ostrożni. Chcę, byś przepytał ich oboje. Ja przyjrzę się, kto odwiedza bar Chloe. Rozumiemy się? Jak najbardziej. Dobrze. Przyjdź do mnie, gdy z nimi pomówisz. Dobra robota. Wyglądasz jak łachmyta, a tacy zawsze sprawiają kłopoty. Zresztą po co ktoś taki miałby tu przychodzić? Chciałem się napić. Gówno mnie to obchodzi. Nie podoba mi się twoja parszywa morda. Wan mi stąd! Zbliżcie się! Nie każcie starcowi nadwyrężać gardła. Daj mi chwilę. Muszę tylko coś załatwić. Klawo! Że co? Kompletnie ci odbiło? Czy ja dobrze słyszała? Nie chcesz wpuścić człowieka, bo nie podoba ci się jego morda? Wpuść go! Zatrudniłam cię do wyrzucania pijaków, a nie odstraszania potencjalnych klientów. Ale... Żadnych ale! Sami kurwa partacze. Założę się, że umiesz walczyć. Podszkolisz mnie? Za parę kryształków. Dlaczego nie? Naucz mnie walczyć. Co chcesz wiedzieć? Za duże piwo w nowej cenie. Napijesz się za chwilę. Najpierw mamy do pogadania. Można to zrobić. Będzie dobrych kilka lat, prawda? Powiedz, jakim cudem ciągle nie zapamiętałeś jebanych cen? Nie możesz za każdym razem liczyć za piwo inaczej. Wszystkie kufle mają ten sam rozmiar i od zawsze kosztują tyle samo. Tatuuj to sobie na jebanej ręce, jak ci wypada z głowy. Powinno się wstydzić. I naucz się, kurwa... Co podać? Nic. Nie rozumiem, po kiego grzyba zatrudniam ten personel. I tak wszystko spieprzą i trzeba potem po nich poprawiać. A teraz na osłodę tego gównianego dnia pojawiasz się ty. Czego tu kurwa szukasz, Jax? Nie zapomniałaś mnie? Gościa, który wywrócił cały Ford do góry nogami, się pamięta. Zdradź mi lepiej, jak się ciebie pozbyć. Widziałaś to kiedyś? Czy to jeden z tych świstków reklamowych bandytów Baxtera? Tak. I co mi do tego?
wykorzystali do tego twoje menu. To wiele wyjaśnia. O, to może być niezłe. Posłuchaj mnie, dupku. Pomagam wam z chęci, a nie z musu, więc zamknij mordę i mnie nie wkurzaj. On nie miał na myśli nic złego. Powiesz nam teraz, co wiesz? Nie no, chodziło mi o to, że... Ty po prostu, kurwa, nie umiesz przestać, co, Fox? Ja pierdolę. Wracając do tematu. Przypuszczałam, że ktoś je podkrada. Co chwilę zlecam wykonanie nowych. Niewiarygodnie mnie to wkurwiało. Najwyższy czas zacząć skrobać ceny kredą na tablicy. Chociaż po prawdzie, od kilku tygodni żadne mi chyba nie zginęły. Słowo. Tu raczej nie znajdziesz winowajców. Jeśli to wszystko, to powinnam wracać do roboty. Naprawdę chciałabym ci pomóc. Musisz węszyć dalej. Mamy swój sposób. Dziwne. Przepraszam, ale czy możesz wybrać inną drogę? Przeszkadzam ci w czymś? Utrudniasz prowadzenie śledztwa! Miejsce zbrodni powinno pozostać nienaruszone. Rozumiem. Mogę ci jakoś pomóc? Sprawca bez wątpienia był dorosły. Tak jak ty. W związku z tym stajesz się podejrzanym. Bystry z ciebie chłopiec, co? Po prostu umiem zrobić użytek z logiki. Powiesz mi, co się tutaj wydarzyło? Widzisz tę krew? Na ziemi? To klasyczny dowód, że doszło tu do zbrodni. Klasyczny. Nie jesteś za młody na takie widoki? Za późno. Słuchaj, dzieciaku. Jesteś za młody, żeby się w to mieszać. Nonsens! Muszę zbadać poszlaki i ustalić motyw, a także prawdopodobnie cię przesłuchać. Dlatego proszę, nie oddalaj się za bardzo. Czy wolno wiedzieć, jak się nazywasz? Mów mi Jax. Dobrze. Podejrzany numer 3, imię Jax. Pora na mnie. Pa! Ej, dokąd idziesz? Dzieciaki. Kobietę tak piękną. Pomóż ci w czymś. Mów, tylko się streszczaj. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Przyjmujesz jeszcze zlecenia? Słoneczko za bardzo przygrzało? Pracuję po nocach, koleś. Nawet gwoździa już nie zmajstruję. Szlakby te kuźnie. Gorąco tu jak w piekle. Pali mnie w gardle jak diabli. Kupujesz coś?
Zdrówko. Dzięki. Do dna. Zdrowie. O, stary. Od razu mi lepiej. Wpadaj, kiedy tylko chcesz. Masz u mnie dług. Nie każdy wyświadcza mi taką przysługę. Wykujesz dla mnie broń? Zamierzałem stworzyć nowy oręż już od jakiegoś czasu. Niestety goniły mnie terminy. Skoro jednak dostarczyłeś mi wszystko, co prosiłem, wynagrodzę ci to. Co myślisz? Czy te gwoździe to twoja robota? Zobaczmy. Niewykluczone. Dawno nie wytwarzałem gwoździ. Mimo to te dłuższe mogą być moje. Przestałem je produkować, ponieważ ciągle mi je podbierano. Dlaczego pytasz? Tymi gwoździami przybijano ulotki propagandowe banitów. To wyjaśnia, dlaczego nikt ich nie kupował i czemu wciąż mi znikały. Stałem się przez to podejrzanym, prawda? A co jeśli tak? Co za straszliwa bzdura. Lubię to miejsce. Swoją pracę też. Po co miałbym się przyłączać do banitów? Nie szanują metalu. Nie potrafią się z nim obchodzić. Wykuwają sam zło. Nie zniósłbym tego. Dlatego trzymam się od nich z daleka. Przykro mi, ale ci nie pomogę. Nigdy nie złapałem złodziei. Świetnie znali się na swoim fachu. W takim razie muszę szukać dalej. Życzę ci, byś odniósł sukces. Powodzenia. Co do tej specjalnej broni? Przyniosę to, co prosisz. Ha! Dobrze! Stworzę istny majstersztyk. Oczywiście będziemy potrzebować naprawdę wyjątkowych surowców. O co dokładnie chodzi? Rozejrzyj się za mocną kością na uchwyt. Piekielnie mocną. Nie jakimiś ochłapami dla byle dupka. Przyda mi się wytrzymała skóra, ale nie taka sztucznie utwardzana, bo zaraz się rozsypie. Dostarcz mi skórę naturalnie odporną na uszkodzenia. Jasna sprawa. Czekaj, jeszcze nie skończyłem. Zdobądź również trochę kwasu. Kwasu? Dokładnie. Jak najmocniejszego. Używam go do zdobienia ostrza i produkcji takiego kleju, że nawet troll by go nie rozerwał. Wystarczy ci żelaza? Na specjalne okazje wciąż trzymam parę stalowych sztabek, które zabrałem ze sobą z Goliet. Obrobię je parę razy i wykorzystam. Nadadzą się w sam raz. Co do tej specjalnej broni? Gdzie tego wszystkiego szukać? Raczej nie u kupców. Musisz udać się na polowanie. Wypatruj bardzo starych zwierząt. Ich soki trawienne bywają nader żrące. Są jak ludzie. Im starsze, tym bardziej skwaśniałe. W porządku. Skupmy się. Zabawne, ale kolcoplecom z wiekiem kurczą się wszystkie narządy. Z zewnątrz trudno to dostrzec, ale ich kości, mimo że z czasem coraz cieńsze, nie tracą wagi. Stają się za to gęstsze, twardsze. O to właśnie chodzi. O kości kolcopleców. Co ze skórą? Już do tego zmierzam. Większość młodych zwierząt ma niesamowicie delikatną skórę. Mokrołazy odznaczają się naturalnie utwardzoną skórą. Skóra starszych osobników jest sztywna i wytrzymała. Takiej właśnie wymaga nasze arcydzieło. Gdzie tropić te stare zwierzęta? Zbyt wiele ich nie znajdziesz. Rozmawiałem niedawno z łowczynią Astrid. Podobno widziała w okolicy kilka stad. Czekaj, dam ci moje zapiski. Może ci pomogą. Oby tylko w głuszy nie zabrakło nagle zwierząt nie pierwszej młodości, co nie? Jeszcze jedno. Niezwykle bym się uradował, gdybyś podrzucił mi tych surowców dwa razy tyle.
Wtedy prawdopodobnie zdołam wykonać z nich coś jeszcze. Załatwione. Dzięki. Pomyślnych łowów. Pohandlujmy. Tak, jasne. Kobietę tak piękną kiedyś spotkałem, że z miejsca się w niej zakochałem. Nieźle. Rozmawiałem z Chloe. I co? Miała coś wspólnego z tymi ulotkami? Podobno ktoś ukradł jej menu. Zamierzała nawet pozbyć się kart napojów na dobre. Nie musiałaby wtedy na okrągło tworzyć nowych. Prawdopodobnie nic jej z tą sprawą nie łączy. Zamieniłem z Lasem parę słów. I co? Czy twoim zdaniem jest w to zamieszany? Nic na to nie wskazuje. Ktoś gwizdnął mu gwoździe z warsztatu. Identyczne jak te, na których wieszano ulotki. Niewiele nam to daje. Zdołaliśmy coś ustalić. Gwoździe rzeczywiście należały do niego. Cholera. Oba tropy okazały się do chrzanu. Mnie też się nie powiodło. Obserwowałem knajpę, licząc na to, że coś zauważę. Niestety bez efektu. Kilka osób zachowywało się podejrzanie, ale nikt nie ukradł menu. Musieliśmy coś przeoczyć. Omówmy więc wszystko, co wiemy na temat ulotek. Nasi podejrzani wydają się niewinni. Prawdziwy sprawca ukradł im menu i gwoździe. Zgadza się. Ponadto do kradzieży doszło już jakiś czas temu. Nikt nie zauważył złodzieja, więc raczej nie mamy do czynienia z podrzędnym rabusiem. Ten ktoś zna się na rzeczy. Co jeszcze ustaliliśmy? Ulotki wykonano i rozwieszono przy użyciu przedmiotów dostępnych w forcie. To ciekawe spostrzeżenie. Być może wina leży po stronie kogoś, kto przebywa tu od dawna, a nie przybysza. Coś jeszcze? Za wszystkim prawdopodobnie stoją banici. To akurat oczywiste. Rzecz jasna, łatwo byłoby ich w ten sposób wyrobić, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Podsumujmy. Za rozpowszechnianie agitki oraz zamach na życie szczura najpewniej odpowiadają banici zamieszkali w forcie. Nie jest to też zgraja amatorów. Co teraz? Szczerze mówiąc, nic nie przychodzi mi do głowy. Nie mamy innych możliwości. Musimy spróbować złapać ich na gorącym uczynku. Czyli czekamy? Prawdopodobnie warto rozejrzeć się po forcie po zmroku. A nuż nam się poszczęści. To zapewne nie najlepszy plan, ale jeśli nie wpadłeś na inny... Niestety. Wiele zatem nie zdziałamy. Odezwij się, jak będziesz gotowy.
Ruszajmy na nocny patrol. Nocny patrol urządza się nocną porą, prawda? Znajdź jakiś pokój albo zdrzemnij się w śpiącym wędrowcu. Wróć, gdy się ściemni.